Siemanko ziomale, dzisiaj nietypowy vlog, idę na spacer z psem, ale nie o to chodzi. Dzisiaj zarymuję wam nową piosenkę, tym razem bardzo smutną piosenkę, taką trochę nostalgiczną. Zostańcie ze mną i czekajcie na efekty. Do tej pory nagrywałem imprezowe piosenki, bo nie chciałem smęcić w tym i tak już smętnym życiu dla niektórych. Dla nas czasami też. Widzicie, idę sobie z pieskiem. Ogólnie mówią, że nie warto wracać do przeszłości, do wczorajszego dnia, żeby to zostawić i iść do przodu. No to jest prawda, ale czasami odzywa się w nas taka nostalgia i mamy ochotę posłuchać smutnych piosenek. We mnie właśnie się odezwała i nagrałem taką piosenkę. Tytuł dałem Smutna piosenka, ponieważ tytuł tej piosenki jest nieważny. No odzywa się we mnie taki czas wspomnień czasami. Jak to się miało 15 lat i tak dalej. I dlatego też taka piosenka, jak się miało 15 lat, czy tam jeszcze mniej nawet, na trzepaku. Potem na ławce siedziało się z kumplami, jakaś bajerka, jakieś fajne gry. Jakieś pierwsze piwko, jakieś papieroski, coś takiego. No, zostańcie, posłuchajcie sami. Będzie to live. Ta piosenka jest tylko nagrana. Jeszcze nigdzie nie wyszła. Dana jest tylko do miksu. Także będzie to live. Za chwilę spotykamy się w domu i lecimy ten kawałek. Pamiętajcie, że możecie wspierać ten kanał. Możecie subskrybować ten kanał. Podawać dalej ten kanał. Wtedy się to wszystko rozwija, nie? Wszystko dzięki wam. No, spacerek piękny. Piesek sobie chodzi. Piesek też piękny. Także wszystko pięknie. Ha! Ostatni dzień urlopu. No tak, jeszcze weekend przede mną. Ja już jestem w domu. Trzeba dać pieskowi jeszcze coś zjeść. Dzisiaj mamy puszeczkę, ale to nieważne. Cały tydzień piesek dostawał jedzonko ugotowane przez żonkę. O, to postawimy. Dobrze jest. Dawaj, Micha. Jest Micha, słuchajcie. O, nie widać mnie. Jest Micha. Dobra, tego nie będę nagrywał. Po co, nie? Będzie nudno przecież. Dobra, słuchajcie, włączamy kompa. Zaraz zobaczymy, co to... Program nam pokaże. Odpalaj się, koleżko. Dobra. Słuchajcie, niewiele osób o tym wie, ale właśnie jakoś teraz mija 20 lat, odkąd zakochałem się w rapie. Bo przecież dla wielu z was jestem tylko śmiesznym gościem z TikToka, robiącym śmieszne filmiki, ale tak naprawdę od 2004 roku robię muzykę. Może to się niektórym nie podobać, może nie jestem taki dobry, że po prostu nie wybiłem się, a może nie chciałem się wybić. Nikt tego teraz już nie wie. Przeszłość. I dlatego ta piosenka. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Na razie będzie live. Zaraz odpalę głośniki i lecimy z nutą. Także sami przemyślcie sobie swoją przeszłość, jak to było. Tu nie chodzi o to, czy było lepiej. Tu chodzi o te nasze właśnie wspomnienia, o te nasze chwile. Słuchajcie, 20 lat. Mam 36 teraz, to miałem 16. No to może 15, no to może być nawet 21, nie? Ale myślę, że tak od 2004 roku to było właśnie te takie apogeum, że co zacząłem? Co ja zacząłem słuchać? Ja słuchałem Pei. I słuchałem Nagły atak spawacza, kurczę. Później PZ dopiero. Dobra, nie będę wam tu smęcił. Także zostańcie ze mną i słuchajcie nuty. Dobra, sprzęt odpalony. Pozwólcie, że pomogę sobie tekstem, bo nie znam na pamięć. Także lecimy z tym. Pusto na ławce, yo. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce.
Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeżcie, dzieciaku. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeżcie, dzieciaku. Dziś jest ten dzień, że mam wszystkiego dosyć znowu. Daj mi leki na sen lub najlepszych z GTA kodów. Wyglądam jak swój cień, a muszę wciąż lecieć do przodu. Dla nikt dla siebie, wiesz, nie zrobić fałszywego kroku. Katastrofę mam w głowie, jedyne co mi pomoże, to setka w szklance na lodzie. Powiedz, jak długo tak wyrobię? Praca dom, praca do mną, stop, słońca nie widać, jest tylko mrok. Zamykam oczy i widzę blok, gdzie dorastałem, chcę wrócić, ją. O. Gdzie dorastałem, chcę wrócić, ją. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeżcie, dzieciaku. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeżcie, dzieciaku. Chcę śpiewać te smutne piosenki jak Adele. I nie chodzi o melanż, tylko mordki z tamtych miejsc. Lady Punk mówił: na co nam wczorajszy dzień. Ja czekam, aż to wczoraj wróci, tu na chwilę weźmie stres. Głowa pęka od myśli, sprawy relacje kiepskie. Ludzi zranionych tych wszystkich, ile ran przyjęło to serce. Praca dom, praca do mną, stop, słońca nie widać, jest tylko mrok. Zamykam oczy i widzę blok, gdzie dorastałem, chcę wrócić, ją. Gdzie dorastałem, chcę wrócić, ją. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeżcie, dzieciaku. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy, już pusto na ławce. Tata mówił: ludzi strzeż się, dzieciaku. Już pusto na ławce. Ludzi strzeż się, dzieciaku. Kiedyś wszystko było proste i banalne, jak w tej bajce. Mieliśmy kilkanaście lat tam na trzepaku. Świat się zmienia tak bez przerwy. Mega dużo wspomnień. Trochę się pozacinałem, rymując, bo nie znam tekstu na pamięć i dlatego. Ale to nic. Dajcie znać, jak wam się podobało. Wypuszczać ten numer, czy nie. Znaczy, i tak go wypuszczę, ale czy wam będzie się podobał, czy będziecie go słuchali. Słuchajcie, dzięki za oglądanie vloga. Subskrybujcie ten kanał. Lecimy dalej. No tak. Także nie jestem tylko gościem od śmiesznych filmików i tak dalej. Jestem też raperem w stanie spoczynku, ale jestem. Coś tam od czasu do czasu nagram. Także lecimy z tym. Dzięki za wsparcie. Tym, co zawsze są. I tyle. Pozdro!